Witam Was serdecznie w takim nieoczekiwanym, ale ważnym filmiku i dla mnie, i dla Was. Słuchajcie, chciałem pogadać, przekazać Wam jakieś informacje, co dalej z moimi Zeusami, jak się mają sprawy, procedury, papierologia i to wszystko. W sumie to nie wiem, od czego zacząć. Mamy koniec października. Dostałem informację, że Zeusy dojechały już do Poznania. Są w Poznaniu, kompletne, całe, z lejami protezowymi. I żebyście się nie denerwowali, mogę coś mieszać, bo nie chciałbym pomieszać tych wątków wszystkich, a wątków jest kilka. Oczywiście pieniążki na się pomaga są kwotą wystarczającą na to, żeby zapłacić za te Zeusy od razu, tą resztę, bo zaliczka już została wpłacona. I tutaj stawiamy kropkę. Po tej kropce pojawi się teraz informacja dla Was, że staram się również o dofinansowanie tych protez z tak zwanego aktywnego samorządu. Mój wniosek został złożony, zaakceptowany, że ta dotacja będzie mi przyznana. No i do dnia dzisiejszego nic z tym nie robiłem, czekałem na jakieś info. No ale dzisiaj wykonałem telefon do tej instytucji. No i dowiedziałem się, że wszystkie teczki z dokumentami, z tym też moja, trafiły do jakiegoś specjalisty, który się tym zajmuje. Tylko problem polega na tym, że ten specjalista jest jeden na całe województwo. Nie na miasto Szczecin, tylko na województwo, więc wszystkie wnioski o dofinansowania czegokolwiek, jakiegokolwiek sprzętu, czy protez, czy samochodów, czy wózków inwalidzkich, trafia do tego osobnika, tego chyba mężczyzny, i on się tym zajmuje. Pani mi przekazała informację, że powinien ten pan się ze mną skontaktować, będzie chciał przeprowadzić ze mną wywiad, rozmowę. Później te teczki wracają znowu do tego aktywnego samorządu i tam zapada decyzja, w jakim procencie ta dotacja, dofinansowanie do tych moich akurat protez, w jakiej wysokości ona będzie. No, więc czekam. Na razie nikt się ze mną nie skontaktował, żeby ze mną porozmawiać. I dlaczego tak? Ja, to jest tak jak mówiłem, koniec października. Ja jestem umówiony w Poznaniu, na szczęście dopiero 27 listopada będę jechał do Poznania, do kliniki na parę dni, tam właśnie przymierzać, jeszcze ustawiać, regulować te Zeusy. I mam nadzieję, że do tego 27 listopada to wszystko się uda, że tak powiem, rozwiązać, bo te teczki, jak mówiłem, wracają. Podpisuję z aktywnym samorządem umowę cywilnoprawną, bo to tak nie jest też, że oni te pieniążki sobie po prostu dają na lewo i prawo, bo to nie są małe kwoty tego dofinansowania. I podpisuję również weksel i to też podlega jakiejś tam weryfikacji, nie wiem ile razy, bo na przykład, wiecie, może być coś takiego, że ktoś dostanie dofinansowanie do auta specjalistycznego na przykład. Na przykład takie auto sprzeda bardzo szybko, więc oni to gdzieś weryfikują i sprawdzają, więc pewnie będą sprawdzać, czy mam te Zeusy, czy po prostu ich nie upchnąłem gdzieś na czarnym rynku. No i teraz, tak jak mówiłem, gdybyśmy w tej chwili zapłacili z fundacji Się Pomaga całą brakującą kwotę, odliczając tą zaliczkę, która już poszła, no to przepadłoby to dofinansowanie z aktywnego samorządu, a chcemy tego uniknąć, bo, i tutaj znowu jest kilka wątków, chcielibyśmy tego uniknąć, bo niezależnie jaka będzie kwota tego dofinansowania z samorządu, ta suma
zostanie na się pomaga. I tutaj kolejne właśnie rozgraniczenia. Postanowiłem, że jak już wszystko będzie rozliczone, wszystko będzie, że tak powiem, dopięte i temat rozliczenia z firmą Innovamed za Zeusy będzie zamknięta i będę wiedział, ile pieniążków zostało na się pomaga. Oczywiście poznam również cenę turnusu rehabilitacyjnego dla ludzi z bionicznymi kończynami. Zostawię sobie tę część na 2-3 takie turnusy, żeby okiełznać te Zeusy. Zresztą zobaczycie, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak długa droga jeszcze przede mną, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, sterowanie tymi Zeusami. To nie jest coś, co jest sterowane z głowy, tylko z napięcia i z impulsów z przedramienia. Ale to jest osobny temat. I postanowiłem już teraz, nie wiedząc nawet, jaka ta kwota będzie, jaka ona tam na tym się pomaga zostanie, że oczywiście też zostawię sobie parę groszy tak zwanych na leki. Nie wiem, na rok, dwa jestem w stanie to wyliczyć, ile miesięcznie potrzebuję na lekarstwa. To jest mniej więcej taka sama kwota. A resztę pieniążków po prostu, jak to się mówi, sceduję, przepiszę, przekażę na wybraną osobę, której będzie można po prostu w ten sposób pomóc, czyli wy, pomagając mi, pomożecie komuś innemu. Taki mam cel tego i dlatego chcę walczyć do końca o to. Nie chcę, żeby ta dotacja z samorządu aktywnego przepadła, ponieważ wtedy ta kwota, która zostanie na się pomaga, będzie po prostu mała, nie? Mała i... A tutaj jest szansa naprawdę dość pokaźną sumą wspomóc kogoś innego potrzebującego. Być może dzieciątko, być może kogoś starszego. Zobaczymy, ale na pewno taki krok uczynię i mam do tego prawo jako człowiek, dla którego ta zbiórka była organizowana. Kolejny temat, to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o Zeusy. Musicie się jeszcze troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Wiecie, już tyle czasu jestem bez tych Zeusów, więc jeszcze chwilę wytrzymam. Oprócz tego jest jeszcze drugi projekt, o którym nie macie pojęcia. Tajny projekt. Faktem moi znajomi na Facebooku gdzieś tam coś kiedyś widzieli, bo wrzuciłem post z jakichś tam pierwszych przymiarek i więcej nie powiem. Powiem tylko, że paluszki w tym maczał Łukasz Istelski, jego żona Marta. Pozdrawiam was serdecznie. I jeszcze jedna bardzo ważna osoba, która to zrealizowała. Jesteśmy, mogę powiedzieć, w 60, może nawet w 70% już tej drogi. Kilka małych przeróbek, kilka małych zmian i będzie coś też, co zastąpi Zeusy w piachu, na deszczu, w wodzie. No, to tylko tyle. Także Łuki i Marta, pozdrawiam was serdecznie i pozdrawiam Jakuba. O, na razie tylko tyle powiem. To Jakub jest twórcą tego cuda i tyle. Dobra, kolejny temat, o którym chciałbym was z wami pogadać, jest to temat licytacji na Facebooku, które organizował Mirek z żoną. Miluś i Emilko Buziaki, dla was również serdeczne i pozdrowionka. Słuchajcie, tych rzeczy jest jeszcze masa. Chyba wszystkie w ogóle spłynęły już do Mirka, są u Mirka w domu. Chciałem was uspokoić, że te rzeczy nie przepadną i postanowiłem, że nie wiem, czy sam w Szczecinie, czy Mirek do mnie przyjedzie z tymi rzeczami, zrobimy to we dwoje, czy ja do Nowego Tomyśla przyjadę. Postanowiłem, że te wszystkie rzeczy wystawimy na licytację, nie wiem, jedną lub dwie, zobaczymy, ile tego jest, podzielimy to.
Czyli wszystkie rzeczy, które wydaliście, wy wysłaliście albo przekazaliście Mirkowi, Zbyszkowi, Brodatemu, Zbyniu również pozdrowionka, na licytację dla mnie, one będą wystawione. Będą wystawione, ale już nie dla mnie. Już nie dla mnie, kochani. Myślę, że chciałbym to tak zrobić, że udało się pomóc Mai, małej dziewczynce z SMA w Wielkopolsce. Teraz chciałbym pomóc jakiemuś dziecku ze Szczecina. Na pewno ze Szczecina, jeżeli będą to dwie licytacje na dwie różne osoby, bo mówię, nie wiem ile tych rzeczy wszystkich jest, to pojawią się takie licytacje dwie. Takie moje postanowienie. Wiem, że te rzeczy przekazaliście dla mnie i mam nadzieję, że się nie będziecie gniewać, że taką podjąłem decyzję, że tymi rzeczami chcę pomóc komuś innemu, bo nie wiem, czy ja mam wszystko? No mam. Mam życie, tak? Mam życie, żyję, mam was. I być może to, że jest w tej chwili tak, jak jest, a jest dobrze, no to jest dzięki wam. Między innymi, nie wiem, czy to dobry wyraz. Też dzięki wam. Między innymi dzięki wam. Kurde, przepraszam. Jestem już z powrotem. Słuchajcie. Także tak to będzie. Te rzeczy po prostu pomogą komuś innemu. Komuś innemu. Komuś bardzo, bardzo potrzebującemu. Ale też nie chcę na razie tym zaprzątać głowy. Te rzeczy są, one nie zginęły. I chcę, żebyście byli spokojni, że pójdą na szczytny cel. Na szczytny cel, ale całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, że jest w tej chwili koniec października. Ja niedługo wyruszam na dokończenie swojego touru, który został przerwany poprzez awarię samochodu. Co też jest dla mnie bardzo ważną sprawą, żeby ten tour dokończyć właśnie w tym roku, bo nie wiem, co będzie w przyszłym. I być może te licytacje, czy te licytacja odbędą się już po prostu na spokojnie po nowym roku, ale na pewno się odbędą, więc bądźcie spokojni. No i tyle. Tyle albo aż tyle. Trzymajcie kciuki. Ten filmik wpadł między jakimiś tam odcinkami mojego touru. Trochę mnie dużo, bo tour się nie skończył, a jest już 20 odcinków nagranych, które czekają sobie w kolejce na publikację. Powiem wam, że jest to fantastyczne. I fajnie, że to nagrywałem, bo siadam sobie i oglądam to wszystko, co przeżyłem, z kim się spotkałem, co widziałem, rozmowy z nowymi ludźmi, nowe miejsca. Mega, mega pamiątka, mega, mega wzruszające niektóre te wizyty były. I fajnie. I fajnie, że jest taka możliwość. I że fajnie, że jesteście, że to oglądacie, że wspieracie mnie w tym moim turze, który po prostu dla mnie jest czymś niesamowitym. Jeszcze kilka odcinków dokręcę. Będzie najdłuższy tur świata. Jeszcze kilka odcinków powstanie z tego, jakby nie wiem, trzeciego nadetapu przez te awarie auta. I na pewno dowiecie się, kiedy będzie koniec tego turu. Gdzieś też w międzyczasie będą jeszcze filmy ze Szczecina, ponieważ tutaj trochę posiedzę i trochę też się dzieje. No i tyle. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że ze składem i ładem przekazałem wam te wszystkie informacje. Także 27 listopada jadę do Poznania po Zeusy. Mam nadzieję, że już cała ta papierologia z aktywnym samorządem się wyjaśni i będę mógł już wrócić pod koniec listopada z Zeusami do domu. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście i wybaczcie, że się nie ogoliłem. To taki oczywiście dziki spontan z mojej strony, żeby teraz tu w tym miejscu to nagrać, a jestem na Arkonce. Z drugiej strony, czego nie widzicie, jest bar, w którym
który bardzo lubię i w którym zawsze piję kawę. Kawę już wypiłem, lecę do domu. A Was pozdrawiam, życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, miłego dnia, jeżeli oglądacie to rano. Trzymajcie się i zapraszam na kolejne odcinki mojego turu. Pa, pa.